5-0 to najwyższe zwycięstwo w tych rozgrywkach. Czy po tych pierwszych 20 minutach i po prowadzeniu 1-0 do przerwy spodziewałeś się, że będzie tak dobrze? Tak, zgadza się. Jest to nasze najwyższe zwycięstwo u nas na obiekcie. Cieszymy się bardzo z tego. Jeżeli chodzi o ten mecz, to pierwsza połowa, pierwsze 20 minut nie wskazywało na to, że ten wynik będzie tak wysoki. Cieszymy się podwójnie z tego. Można powiedzieć, że zrobiliśmy duży krok do przodu w kontekście utrzymania w lidze. Natomiast musimy być jeszcze bardziej czujni, jeszcze bardziej skoncentrowani. Dużo meczów jeszcze nam zostało do końca. Droga ciężka, długa, ale jesteśmy pozytywnie nastawieni na to, żeby już podtrzymać tą dobrą pasę do końca i zapewnić sobie w końcowym rozliczeniu utrzymanie. No właśnie, bo ta Lechia jest praktycznie pod kreską. Można powiedzieć, że jedną nogą spadła. Wy ciągle gracie z nożem na gardle. To nie było dla Was łatwe spotkanie. Nie było, było to dla nas ciężkie spotkanie. Koncentrowaliśmy się przed tym spotkaniem, żeby dobrze wejść, dobrze rozpocząć te pierwsze minuty. Jak to wyglądało? Może nie do końca tak, jak sobie to zakładaliśmy, ale cieszymy się, że zespół zrealizował nasze cele, które sobie założyliśmy z szatni i pomimo tych ciężkich pierwszych 20 minut potrafiliśmy wspiąć się na wyższy level i podtrzymać go do końca, za czym poszedł wynik 5-0. A tak, rozbierając spotkanie na czynniki pierwsze, bardzo pomógł Wam reprezentant Polski U17, 16-letni w tym momencie Filip Rózga. No piękne dwa gole, jedna 1-0, a ten 3-0 to Stadiony Świata. Tak, zgadza się. Filip dzisiaj zagrał naprawdę dobre spotkanie, cieszymy się z tego i tylko możemy mu pogratulować tego występu. Śmigielski jak zwykle zrobił swoje. Bramkę strzelił jak zwykle. No to taki standard w dobrym tego słowa znaczeniu? Tak, można tak powiedzieć. Kacper już od kilku spotkań wstecz naprawdę utrzymuje swój wysoki poziom i podwójnie się cieszymy z tego powodu. I tak naprawdę dzisiaj, jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, no wszyscy chłopcy zagrali naprawdę na swoich wyżynach, na swoim dobrym poziomie i bardzo się z tego cieszymy. No i swoje 3 grosze dorzucił Bałaszek. On jak wchodzi, to musi być, ale obojętnie, czy to jest 80 minuta, czy 95. Tak, zgadza się. Sebastian już nieraz udowodnił, że wchodząc z ławki i to nawet w bardzo trudnych momentach jest w stanie nam dać bardzo dużo, dodać nam skrzydeł i dzisiaj też to udowodnił. To było trzecie z rzędu zwycięstwo. Daje taki oddech w tej rywalizacji o utrzymanie się w Centralnej Lidze Juniorów? Wydaje nam się, że my tak naprawdę do końca tego sezonu nie możemy złapać takiego oddechu, nie możemy złapać luzu. Cały czas musimy być pod prądem. Każdy tydzień poprzedzamy jeszcze cięższą pracą, jeszcze większą koncentracją i teraz też tak musimy. Nie może nam się wkraść odrobina luzu. Cały czas do końca sezonu będziemy pod prądem. Cel mamy jasny, chcemy się utrzymać. Pięć do zera z Lechią Gdańsk. Taki wynik budzi szacunek. To strzelanie zaczęło się od ciebie. Tak po profesorsku gol na 1-0. Tak, pierwsza moja bramka w celi od U19 bardzo cieszy. Gdy zagraliśmy bardzo dobry mecz. 5-0 to dobry wynik. Dobra gra zespołu. I co mogę więcej powiedzieć? Czy po 1-0 do przerwy spodziewałeś się, że ta druga połowa będzie dla Was tak udana, że strzelicie 4 gole i to zwycięstwo nie będzie podlegało dyskusji? A czyli czuliśmy w przerwie, że na pewno na 1-0 się nie skończy ten mecz. Dostaliśmy duże wzmocnienie od trenera Jankowskiego i trenera Stańczyka. No i wiedzieliśmy po prostu, że jak przestaniemy, to mogą nam strzelić na 1-1 i to już będzie od nowa mecz. Dlatego poszliśmy za ciosem, strzeliliśmy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i skończyło się na 5-0. No właśnie po kolei twój gol na 3-0 to był majstersztyk. Można powiedzieć, że nie jeden piłkarz ekstraklasy mógłby takiego uderzenia pozazdrościć. Popatrzyłeś, przymierzyłeś i trafiłeś. No tak, na pewno. Ładna bramka, emocje duże, ale też zaczęło się to od dobrej akcji całej drużyny. Filip, o tobie. Brałeś udział w eliminacjach do Mistrzostw Europy U17. Brałeś udział w meczach eliminacyjnych. Zabrakło cię niestety w finałach, które rozegrane zostaną na Węgrzech. Te gole to takie z dedykacją dla trenera kadry U17? Znaczy może nie z dedykacją, ale chciałem pokazać kadrze, że mogę też strzelać bramki i mogę walczyć o miejsce w składzie dla reprezentacji.